witam was. Jestem w Los Angeles. Jadę pewne miejsce, natomiast po drodze mijam lotnisko LAX, a więc postanowiłem wam pokazać kawałek LAX-a. Nie będę na te lotniska wchodzić, bo nie mam czasu za bardzo na to. Ale przejadę przez terminale. Zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda, jak się lotnisko podjeżdża. Keep left at the fork. Follow signs for I-405 north / Santa Monica. Nie bardzo. Zobaczcie, tu jest zjazd na LAX Airport. To jest międzynarodowy port lotniczy w Los Angeles, dla tych, co nie wiedzą. Keep left at the fork. Bardzo popularne lotnisko, ale specjalnie jest duże. Jest to sporo lotnisko, ale do największych na pewno nie należy. Continue on I-405 north for a half mile. Jest teraz, będzie mnie tam wariował. A gdzie tutaj raz? In 800 feet. Use the middle lane to turn left onto West Century Boulevard. O, tutaj w lewo sobie damy. Use the middle lane to turn left onto West Century Boulevard, then turn right onto the ramp to Santa Monica. A zobaczcie, tam ląduje samolot, zobaczmy, czy będzie widać. Tak wygląda Los Angeles, zaraz przy LAX-ie. Tu jest motor 6, zobaczcie, jaki duży jest. Jeszcze nie widziałem tak dużego motoru 6, z reguły jest mały. O, tam ląduje jakiś samolot. Gdzie on jest? Wypożyczalnia i sprzedaż DVD. Filmy dla dorosłych, zobaczcie. Ale ja. Tam jest kolejny hotel. To jest Western. Tu będzie parę hoteli teraz dookoła. Więc skręcimy sobie tutaj w lewo. Tam będzie taka fajna alejka z palmami, o ile dobrze pamiętam. I będzie można... Przejdziemy sobie terminal... przez terminal, nie wiem, czy przylotu, czy odlotów. Zobaczymy, gdzie będzie mniejszy korek. Nie chcę w korku się tłuc. Turn right onto the ramp to Santa Monica. Widziałem cenę 39,99 chyba, czy 69,90 za jedną noc w hotelu 6. Cena taka sobie, paliwo 4,27 za galon. Drogo, ale bywały czasy, że cena była na piątkę. Make a U-turn at South Concourse Way. GPS mnie zaraz do szału doprowadzi. Tu jest kolejny znak LAX. Make a U-turn at South Concourse Way. Te same szyldy, same reklamy są. To jest dobra lokalizacja, to masa ludzi tędy przejeżdża do lotniska. Więc to jest dobre miejsce na zrobienie sobie reklamy. Make a U-turn at Aviation Boulevard. A GPS jest niepotrzebny teraz. Lecimy tu w lewo, zobaczymy, co tutaj jest. Reklama piwa TKT. Ok, tu są już znaki na LAX. Make a U-turn at Aviation Boulevard. Tu już paliwo 4,23 za galon. O, tu jest ta słynna alejka z tymi palmami. In 800 feet, turn left onto International Road. Sorry za ten GPS, ale... Turn left onto International Road, then turn left. Cholerstwo się po... Nagrywanie mi się wyłączy. A chcę ten film z telefonów grać na YouTube'a, żeby komputerem się nie bawić. Turn left at West Century Boulevard, then turn left. Na telefonie go nie połączę. O, tu jest terminal odlotów i przylotów. Wiecie co, wpakuję się na odloty, bo jak wejdę na przyloty, to może więcej policji być i turn right onto Airport Boulevard. Nie pofilmuję telefonu. Turn right onto Airport Boulevard. Jest mniejszy korek jest na odlotach. O tej godzinie jest 5:09, to więcej ludzi będzie przylatywać niż odlatywać, mi się wydaje. Tu jest reklama hotelu Marriott. A
tu jest jakiś, nie wiem co to jest. Tu ładnie flaga powiewa, zobaczcie. No wyłączyłem siebie z tej kamery, bo zauważyłem, że co chwilę palcem zakrywałem ten obraz i że to będzie wyglądać, nie musicie mnie oglądać. In a quarter mile. Use the right two lanes to turn slightly right to stay on West Century Boulevard. Okej, wjedziemy na terminal odlotów i na razie to jest tak zbudowane, są dwa terminale, takie główne. To jest terminal odlotów oraz przylotów. O, tu jest Sheraton, bardzo ładny hotel. Reklamka. Masa flag, ciekawe czy polska flaga, ta masa też wątpię. Widzę brytyjską, japońską, nie wiem jaka tam jest, francuska czy włoska, koreańska, coś tam powiewa za palmą biało-czerwona. Bym się zdziwił, to by to była polska flaga. Zaraz zobaczymy. Co to jest za flaga? To jest flaga Republiki Kalifornijskiej. Niestety. Use the right two lanes to turn slightly right to stay on West Century Boulevard. No, czekajcie chwilę. In 1000 feet. Use any lane to turn right onto South Sepulveda Boulevard. Nie będzie wystarczy, zobaczycie. Stała dwóch na pobocie. Use any lane to turn right onto South Sepulveda Boulevard. Raz na przylotach, raz na odlotach i na wyrywki sprawdzają samochody. Tam jest wieża kontroli ruchu. In 800 feet. Turn right onto Skyway. Teraz tak na środku ekranu mniej więcej jest. Turn right onto Skyway. Tutaj łuk taki po lewej, to jest ten słynny łuk, który można lotnisko wyszedł zaraz poznać. Tam jest restauracja. I teraz tutaj będą terminale, prawda? I po kolei będą linie lotnicze. In 400 feet. Każda linia lotnicza ma swój parking. Turn left. Turn left towards center way, then turn left. Przejdziemy sobie po prostu dookoła. Tutaj jest parking P1, P7 dla United oraz United Express. To jest terminal, co prawda teraz narodowy jest. Tutaj widzę, są tu wieże, teraz zobaczcie. Turn left onto West Way. Tu jest ta restauracja. I tutaj ludzie sobie po prostu podchodzą. Są po kolei napisane Air Canada, Hawaii, Air China, Volaris, Aeromexico, Avianica. Po prostu podchodzimy pod swoją miejsce, gdzie jest nasza linia lotnicza. Jest to ładnie podzielone, po prostu, żeby jak osiem nie chodzić po całym terminalu, od lewej do prawej szukać, gdzie jest nasze stanowisko. Wszystko jest ładnie podzielone. Odprawiamy bagaże i lecimy, prawda? Tu jest teraz terminal międzynarodowy. To jest bardzo ładny terminal. Buduje się teraz cały czas, jakiś construction tutaj robią. Mamy international. To jest Tom Bradley się nazywa. Tam mogą ludzie na prawo podjechać i na chwilkę się zatrzymać na jakieś rozładunki. Natomiast długo nie wolno się zatrzymywać. Tu Glina stoi, nie ma go w samochodzie, go sfilmujemy, go samochód. A, ten nam zasłonił teraz. Tam jest. Tu kolejny jakiś wóz policji nie stoi. Z reguły sporo policji, jest nieraz są wozy immigration. Wiadomo, to lotnisko międzynarodowe, to kontrole imigracyjne tu się odbywają. Tu ładnie flagę przed nami widać. Tu jest kolejny terminal, to jest chyba krajowy. Tu policja na sygnale stoi, coś tu odprawiają, jakieś czary. Tak to wygląda. To wieża, jeszcze raz, już na tą wieżę mamy.
No nie udało się, miał być jeden ciągły plik, co miałem z telefonu teraz wysłać na YouTube. Jadąc przez lotnisko zauważyłem, że równo w 10 minucie przestało nagrywać. Nie wiem, czy zahaczyłem palcem o ekran i nacisnąłem stop, czy coś się urwało. Jest pamięć na pamięć, jest 2,5 giga wolnego jeszcze na karcie, więc pamięci na karcie nie brakło. Nie wiem, dlaczego przerwało nagrywanie. Zobaczcie, Immigration przejeżdża. No i chciałem dokończyć, że ten LAX to dość sporo lotnisko jest. Nie jest to jakieś super duże lotnisko, natomiast dość spore jest. Można się bardzo łatwo na tym lotnisku połapać. Wystarczy po prostu wiedzieć, jak to lotnisko jest zbudowane. Są dwa terminale, jest international, międzynarodowy i lokalny terminal. Trzeba wiedzieć, z jakiej linii się korzysta i każda linia ma swoje stanowisko, więc nie da się zgubić. Jest to bardzo proste, dość przyjemne lotnisko. I tak to jest. Ok, słuchajcie, chciałem wam to zakończenie dograć. Żeby nie było tak głupio, że zostawiłem ten film taki urwany. Ja jadę dalej, trzymajcie się, hej!